Aby skorzystać z funkcji screenshara na monitorach Myboard, należy zainstalować oprogramowanie Transcreen, następnie włączyć oprogramowanie, wybrać monitor i naciskamy Start Projection. Po wyświetleniu mamy możliwość skorzystania z interakcji obustronnej, także możemy przewijać treści na komputerze, jak i poprzez dotyk monitora. Aby utworzyć wycinek obrazu, otwieramy menu boczne, następnie zaznaczamy obszar, który chcielibyśmy zapisać bądź też edytować. Jeżeli wybierzemy opcję edytowania, mamy możliwość skorzystania z oprogramowania DrawUX. Na monitorach Myboard mamy zainstalowane aplikacje sklepu, z której możemy pobrać dodatkowe aplikacje, tak jak pakiet Office, bądź też przeglądarkę Firefox, albo aplikację Myboard Plus. Aby sprawdzić korzyści wynikające z programu Myboard Plus, wybieramy aplikację, przechodzimy do Myboard Plus i możemy tutaj poczytać o aplikacjach. Funkcja tworzenia notatek dostępna jest na wszystkich źródłach monitora. W tym wypadku będziemy korzystali z OPS-a. Aby utworzyć notatkę, wybieramy menu boczne, zaznaczamy pisak i przechodzimy ze zrzutem ekranu na naszą aplikację DrawUX.